Panie, tu obecnie mieszkający. Bardzo prosimy o składanie teraz symbolicznej grudki ziemi. Z miejscowości Okno, powiat Skałat, województwo tarnopolskie. Ziemię składa pani Teresa Bocień. Następnie z miejscowości Maciejowice, województwo mazowieckie, prosimy państwo Korbiel. I z miejscowości Juszczyn, województwo małopolskie, pan Korbiel także składa ziemię. Z miejscowości Borgi Wielkie, województwo tarnopolskie, ziemię składa pani Aniela Bigus. Z miejscowości Tyczków, województwo tarnopolskie, ziemię składa pani Stanisława Zioła. Z miejscowości Krasówka, województwo tarnopolskie, ziemię składa pani Maria Bigus. Z miejscowości Zniesienie, powiat Trębowla, województwo tarnopolskie, ziemię składa pan Michał Bajrakowski. Z miejscowości Stópki, województwo tarnopolskie, ziemię składa pan Ryszard Wiśniowski. Z miejscowości Kaczanówka, województwo tarnopolskie, także ziemię składa pan Ryszard Wiśniowski. Miejscowość Bajkowce, województwo tarnopolskie, ziemię składa pan Czesław Wrona. Miejscowość Chlibów, powiat Skałat, województwo tarnopolskie, ziemię składa pan Zbigniew Bicz. Z miejscowości Zbaraż ziemię składa pan Stanisław Tokarczuk. Z miejscowości Krzymałów, powiat Skałat, województwo tarnopolskie, ziemię składa pani Wanda Kańska. Są tu, drodzy, jeszcze miejscowości Chorodnica, Chmieliska, Krasne z województwa tarnopolskiego. Jest także jeszcze jedna wolna, czysta płyta, którą możemy zapisać, jeśli przywieziemy ziemię z tamtych terenów. Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił. Przez Jego chwalebną mękę, śmierć i zmartwychwstanie obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały wszystkich zmarłych, którzy zostali pochowani na ziemi naszych ojców. Obdarz chwałą nieśmiertelności naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych, naszych sąsiadów, duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, tych wszystkich, którzy uczyli jak żyć, wierzyć i kochać Ciebie, który jesteś źródłem życia wiecznego. Spraw, abyśmy upamiętniając tych zmarłych poprzez to symboliczne wsypanie ziemi z cmentarzy wschodu stale zanosili modlitwy za nich i sami mogli kiedyś radować się ze spotkania z nimi w domu naszego Ojca w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
ślady na ziemi, które człowiek zostawia, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze nawet czas. Taka jest pamięć Boga. Czcigodny księże, biskupie, nasz pasterzu, w imieniu całej wspólnoty parafialnej chcielibyśmy wyrazić wdzięczność, że w tym ważnym dniu zaszczyciłeś nas swoją obecnością i dziękujemy bardzo za poświęcenie naszego domu powszechno-pogrzebowego oraz pomnika pamięci przodków naszych. Słowa, które dzisiaj do nas skierowałeś oraz błogosławieństwo, którego nam udzieliłeś, pozostaną na długo w naszych sercach. Zechciej przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając za Chrystusem w kolejnych dniach swojej posługi doświadczał ewangelicznej radości płynącej z przekazywania dobrej nowiny ludziom. Niech dobry Bóg, który jest miłością, obdarza Cię zdrowiem oraz potrzebnymi siłami niezbędnymi do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań. Bóg zapłać. Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni księża, pozwólcie, że z tego miejsca skierujemy nasze słowa podziękowania do jeszcze jednej osoby, a jest nią nasz ksiądz proboszcz. Ksiądz proboszcz, od którego zaczął się czas wielu zmian w naszej parafii, od którego zaczęły się duże zmiany w naszych świątyniach. Czcigodny księże proboszczu, w imieniu wszystkich parafian, parafii Krzelów, składamy najserdeczniejsze podziękowania za trud, wytrwałość i za poświęcenie, jakiego podjąłeś się w tak wielkim, ale też i jak ciężkim dziele, jakim jest budowa domu przedpogrzebowego, ale też remontu kościoła w Wyszęcicach, jak też gospodarską troskę o wszystkie nasze świątynie. Księże proboszczu, ta Twoja praca nie pozwala nam przejść po tego obojętnie. Nie pozwala nam zapomnieć o tym i wyrazić swojej wdzięczności. Bo są rzeczy na ziemi, które odbijają się w niebie. Dziękujemy Ci bardzo. Życzymy dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych na dalsze sprawowanie kapłaństwa.